Słuchajcie, jestem z tym panem. What's your name? A? Name? Name? Ambrosio. 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 Ja. Ten pan ma na imię Ambrosio, mieszka na Pomilakanie. Niesie takiego dużego. Zobaczcie kokosy. Thank you very much. Merry Christmas and Happy New Year. Thank you. New Year. New Year, New Year. No nareszcie na Pamilakan słoneczko, w miarę słońce, bo i tak są chmurki, ale tutaj wystarczy trochę słońca, żeby się opalić, także jest po prostu przepięknie. Idę tam dalej na plażę, widok z tej górki jest też fajny, jest odpływ w tej chwili, więc to wszystko tak wygląda jak wygląda, ale tutaj się skacze na dół jak jest przypływ, także no już nie zdążę zobaczyć tego. Pięknie. Nieważne, że nie ma słońca dzisiaj, ale jest pięknie. Tą muszelkę chciałbym zabrać do domu, ale mówią, żeby nie brać. Jakąś pamiątkę chciałbym mieć. Trzymajcie się. Timer. Wait. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, say cheese! Słuchajcie, no jest odpływ i no kąpać się nie za bardzo, bo muszę tam iść daleko, widzicie, zaraz wam pokażę. Bardzo daleko, tam jest taki pas jakby, no tam jest jeszcze, można by było się wykąpać, chociaż nie jest to wielka fala, po południu trzeba przyjść, ale za to tutaj można sobie dreptać, chodząc właśnie po takim miękkim piaseczku, gdzie rosną takie różne wodorosty. Witajcie, mamy drugi dzień świąt. Słuchajcie, no wyszedłem ledwie z bungalow od siebie i idę tutaj po Milakan i każdy mnie zatrzymuje i każdy chce, żeby się wypić chociaż trochę piwka z nimi. Po prostu wykończą ludzie. Duszno dzisiaj, parówka jest, ale deszcz tak chropi, więc cały czas czekam na te słońce. To nad nami, co tutaj widzicie, to oczywiście są banany. Banany. Wszechobecne na Filipinach. Cały rok można je jeść. Mango można teraz jeść. Ananasy. Natomiast inne rzeczy, inne owoce są w tej chwili no, niedostępne. Nie na tej wyspie. No, także tak to wygląda. Tam przed chwilą byłem. Ugościli mnie. Idę dalej. Przejdę się z wami.
O, tutaj mamy banany. Banany, banany. Full tych bananów. Tu mamy Manoka. Przygotowuje się do walki kogutów. Widzicie? Proszę bardzo. No, zaśpiewa jeszcze. No, możesz się pokazać. No tam, tam oczywiście imprezka. Jest takie miejsce na Pamilakan, gdzie z morza przychodzą składać jaja żółwie. I dowiedziałem się, w którym właśnie miejscu żółwie przychodzą tutaj składać jaja. Nie jest to sezon akurat teraz na lęgarnię, na wylęgarnię, czyli jak to fachowo mówi, ale zobaczę, tutaj jest miejsce, tak, gdzie żółwie przychodzą. Tutaj składają swoje jajka właśnie pod tymi owocami. Nie jest to czekolwiek chlebowy tak zwany. Smakuje to troszeczkę lekko słodkie, ale oni tego nie lubią zbytnio. Także nie jedzą. Ale jest to jadalne z tego co słyszałem. Tam widać większego. Rośnie nawet takich dziwnych małych palmach. Ale tutaj przychodzą właśnie z tego morza. Wychodzą żółwie duże i składają jaja w tym piasku właśnie. Urokliwe piasko. No tutaj browarka, to wam nie pokażę. Herro Red Horse'a. Wybrałem się dzisiaj tutaj, żeby wykorzystać ten dzień, póki jest. Dzisiaj ostatni dzień na Pamilakan jestem. Jutro już płynę na Alona Beach, na Panglao, aby spędzić nowy rok. Święta tutaj były naprawdę piękne, misje z pomysłem. To jest najważniejsze. Słuchajcie, wszystko fajnie się udało. Pogoda mi dzisiaj dopisała, tak jakby na ostatni dzień czekała ze słońcem Pamilakan. Ok? Generalnie wszystko jest ok. Zdrówko mi też dopisuje, jest bioderko chodzi, jest wszystko dobrze. Słuchajcie, za nami święta, przed nami nowy rok. Chciałbym wam gorąco życzyć zdrowia, przede wszystkim zdrowia, ale także spełnienia swoich marzeń. Marzenia nie są po to, aby same się spełniały. My musimy to zrobić. My musimy to zrobić. Dlatego wam, kochani, życzę z całego serca. Spełniajcie swoje marzenia. Bo warto. Podróże uczą i kształcą, a na pewno to jest jedyna rzecz, którą w życiu nam nie zabierze. Samochody, auta, motory, to wszystko zardzewieje, to pójdzie gdzieś tam zapomnienie. To, co tutaj mamy w podróżach, to jest to, co zostanie z nami na zawsze. Trzymajcie się, kochani, żegnam was z Pamilakan, spojrzeniem na te piękne miejsce. Tam idą filmikrzycy zbierać te jeżowce. A więc żegnam was z Pamilakan i trzymajcie się. Dużo, dużo zdrówka wam życzę.
Do zobaczenia za chwilę w nowym roku, a po nowym roku nas oczekują. Bye bye.